Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Pokémon na moim kanale. Nie żartuję, moi kochani, Pokémonów niestety u mnie na kanale nie będzie, ale dzisiaj zagramy przekozacką mapę w trybie kreatywnym i wraz z moim przyjacielem Szakiem musimy odnaleźć aż 26 Pokémonów, a na końcu dołączyć do drużyny Charizarda albo Onyxa. W sumie, jeżeli dołączycie do drużyny Charizarda, zostawiajcie łapeczki w górę, a jeżeli do drużyny Onyxa, subskrybujcie kanał i zobaczymy, kto na końcu wygra dzisiejszy odcinek. Ostatnie odcinki z trybu kreatywnego bardzo wam się podobają, więc to jest dla mnie wyraźny znak, żeby nagrywać tego więcej, ponieważ w Fortnite na chwilę obecną nic ciekawego się nie dzieje. Nie ma nawet jak zrobić jakiegoś ciekawego challenge'u, ale jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, no to piszcie w komentarzu, a jeżeli pod tym filmem zostawicie tak 10 tysięcy łapek, no to w następnym odcinku nagram Stradzieckiego chowanego razem z widzami. Chciałem wam jeszcze zakomunikować, że na sklepie Pixie pojawiły się nowe wzory z kolekcji Defarel Team. Jest to wzór w bandany w kolorystyce czarnej, czerwonej oraz niebieskiej. Zaglądajcie, link znajdziecie w opisie. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko gościu. Siema, witam. Najlepszy trener Pokémon z Kołobrzegu jest z nami dzisiaj, widzowie, oklaski. Moi drodzy, dzisiaj z Szakiem mamy misję złapać 26 Pokémonów, które gdzieś są ukryte na tej mapie, a na końcu musimy złapać legendarnego Pokémona, aby otworzyć tą bramę. Szaku, co to jest za brama? Zgadnij. To jest brama, nie wiem, do Valhalla, nie wiem. Do areny Pokémon, gościu. Aaa, no tak. Widzisz, niestety mapa jest po francusku, ale spokojnie, Szaku zna francuski, będzie nam wszystko ładnie tłumaczył. Żeli papą. Żeli papą. Siema. Wule wuku, szawe, młasy, sła, te sprawy, moi drodzy. Lecymy i mamy tu takiegoś gościa. Szaku, co to znaczy? Parle un profesor Chen. To jest profesor Chen tutaj. I porozmawiaj z nim, tak? Naciskamy. Okej. Okay. Profesor Chen dał nam pieniążka, podnoszę. Też sobie podnieś, Szaku. Podnieś sobie. Witaj, młody trenerze Pokémon. Tutaj ci daję pieniążki, aby stworzyć twój pierwszy Pokédex i stworzyć twój pierwszy team. I tysianko mamy na takie rzeczy. Okej, czyli musimy za tysianko kupić sobie Pokédex i Pokéball, tak? Tak, dobra. Chyba tak. Ja pieniążki już mam. To idziemy, dawaj stary, teraz poszukać jakiegoś sklepu z pokeballami. Tak mi się wydaje. O, to niezłe, tutaj cię nie wpuszczam. Tam chyba twarzowa trzeba było zapłacić, wiesz? Chyba ta... O, tu jest, patrz, tu coś jest. Wow, to jest stary, jak to się nazywa? Centrum Pokémon, tak? To jest? Patrz, jaki Pokémonek tam jest zalaną. To jest chyba... muzyka! Ty, to jest chyba Chansey. To nie jest Chansey? Ona zawsze się opiekowała tymi Pokémonami. Dobra, kupujemy. No, chcę kliknąć kupić, otwórz komputer. I co, działa? Nie, no nie działa. Rafael, patrz, mamy drugi jakiś nowy sklepik i on chyba bardziej wygląda na sprzedaż Pokeboli, bo tam to chyba się je leczyło, a tutaj... Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest! Tutaj można kupić Pokeball, okej, kupuję. No i mamy to. Ja kupię sobie jeszcze jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego. Dobra, mam full tych pokeboli. Ciekawe, czy też ultrabale sprzedają. Z pewnością dowiemy się później. Teraz lecimy... Bryłka węgla. Bryłka. Super pokeball, nie? No, rzeczywiście. A, biorę, nie chcesz, to nie, ja podnoszę. Podnieś, podnieś, dobra. Skoro mamy pokebale, trzeba i zobaczyć jakieś pokemony, tak? Pod literą M mamy Pokédex, zobacz. Mamy 20 chyba... 3 sloty. Ja mam Bulbazaura jako podstawowy, a ty? Ja nic nie widzę. Pierwsza linijka. A Bulbazaur, dobra, Bulbazaur, jest, no. Oczywiście. Idziemy dalej, stary. I tutaj jest pierwszy Pokémon. Uwaga, łapię. Mam go. Chłopie, to jest słaby, patrz. To się nazywa Glupit. Kapeteria. Caterpie. Caterpie, dobra, mamy już 3 Pokémony. Szukamy dalej, stary. Idziemy dawaj tą ścieżką, może co? Masz? No, tego nie wziąłeś go? To jest... Weedle chyba, tak? Weedle, Weedle, tak, to jest później, on się zmienia w, chyba w Kakunę? W tego takiego szerszenia? Ja już dawno nie grałem w Pokémony, nie pamiętam dokładnie. Możecie mnie poprawić, ewentualnie tutaj są jakieś grzybki? Nie, 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 to są grzybki, Farel, spokojnie, to nie jest żaden Pokémon. Stary, popatrz się też po drzewach, nie? Czy przypadkiem nie ma żadnego Pokémona? O, 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 znowu Weedle. Ale Weedla już mam, tak? Patrz, to jest Pokéball. Nie, nie można go nie można podnieść, dobra, szukamy dalej. Tutaj w krzaczkach ktoś się schował, też nie. Dobra, halo. Tutaj nie widzę za bardzo, ale Farel, na głównej drodze chyba tam były jakieś Pokémony, wiesz? No dobra, dobra, już idę. Jest, siedzi na drzewie! Łapię go! Mam go! Kapumain. To jest po francusku, niestety, no... Dokładnej nazwy nie znamy tego Pokémona, jak to na przykład jest spolszczone. Dobra, chodź tutaj teraz, stary, dalej. O, tu jest polski Pokémon, Kapeteria byku, kolejna. Jakieś inne nowe. To nie jest Kapeteria, to jest Odish! Znaczy tu po lewej, patrz, jak nie jest, jak jest. Tu jest Caterpie, tak? Ej, Tangela, zobacz, to jest Tangela!
Tego nie znam akurat. Nie znasz go? Ja go znam. A no tutaj w sałacie nie siedzi? Też nie. Ileż mam tych Pokemonów? No trochę mamy. Snorlax, ja widzę z daleka Snorlaxa. Też go widzę! Chodź, zobaczymy go. Ale jaki piękny. Ulany za oba! Nażar się i leży, most blokuje, jak ten. Zawsze. A tam daleko Lapras! A, nie mogę rzucić. Stary, co jest? Musimy obudzić w jakiś sposób Snorlaxa. Musimy jakiś przedmiot znaleźć. Dobra. Nie da się rozwalić? Nie da. Musimy jakiegoś grubasa przenieść. Tu jest przecież gruby kolejny parcz. Jest Snorlax! No, jest kuzacki, zobacz jak on wygląda. Mamy Snorlaxa. Dobra. Tutaj jeszcze jeden jest. Patrz, w sałacie siedział. Co to ale jest za Pokémon? To drzewie chyba. Tak, to samo, no. Okej. Okay. Podnieśliśmy kolejnego poksa. Czym się budziło Snorlaxa w Pokémonach? Kojarzysz może? Nie wiem, jabłkami? A nie jakimś przedmiotem, fletem, coś takiego? To nie było coś takiego, że Snorlax się budził, jak się grało na flecie? Kurczę, już nie pamiętam. Coś takiego? No nie wiem, ja no nie stary. Zabrałem. No myślę, co musimy poszukać, nie? Dobra, no to jakiś patyk, no nie wiem. Kijek? No flet, to jak patyk, no kijek. No tak, 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 szukaj, stary. Bo tutaj coś musi być ukryte. Da, Diglety, zobacz! Czekaj, idę. No łapie! Mam je! Widzę, to jest Dictrio, To jest przemiana Digleta. Patrz, jest flet! Gdzie? Ty miałeś rację? A no jest flet, stary! Podnoś go. Biorę. Podniosłeś, no i kozak. Chyba mamy już wszystkie Pokemony w koło. Dobra, lecimy po kolejne, kogoś tam jest Lapras koło Brzeski. Tylko latarni nie ma. Dokładnie, brakuje. Dobra, uwaga. Dobra, budzimy Budź Snorlaxa, graj na flecie, udało się! Ale fajnie się rozsypał. Jest i Psyduck, zobacz, Psyduck! Mamy go. Krabik się pojawił tam przed nami. Jest i Krabik? No nie, to chyba jest Krabi. Krabi, jego przemiana. Krabi, bąbelki! Czek on tam robił. I Laprasik. I Laprasik, szefik. Ile mamy już tych Pokemonów? O stary, prawie 13. Voltorb. Kolejny. Voltorb. Tak jest, to znałem Voltorbik. Rozglądaj się stary, bo te Pokemony się gdzieś tutaj kurczę pokitrały. Okej. Kolejny psajdaczek daleko. Jest jakaś owieczka. Vataut, okej. Szaku, przetłumacz co ten gościu chce. Ty pan mam mówisz, że jakaś owieczka mu z zagrody uciekła i Także... Okej, okay. Czyli rozumiem, że taka owieczka zaginęła, musimy odnaleźć ją, aby przyprowadzić mu do zagrody, tak? Musimy ją odnaleźć. Dobra. Tutaj nikogo nie ma, choć tutaj z tyłu, może jeszcze tutaj jest jakiś Pokémon ukryty. Na drzewie nic nie siedzi? Nie ma, cisza. Ale jest Laprasik! Jest! Ale mamy już Laprasa, nie? Kolejny w wodzie jest, tak, już mamy. Tego nie mamy. Łap to. No nie mam. I tego tu patrz kto jest. To jest Wartle. No, coś tak. takiego, no. On ma trzy przemiany podobne do siebie. Okej, okay, kolejny Pokémon. Jaka kurwa! Tak jest przecudowny, nie? Jest przekozakiem dla mnie. Okej. Okay. Patrz, czekaj, chodź tu po lewej. Po jakiego poksa mamy? To jest Chelsea chyba ta z... Chelsea, tak. Z tego centrum Pokémon, dobra. Dokładnie. Magnemite. Dawaj, trafiłeś? Tak, jest, mamy no go. Jest czy jeszcze jakiś Pokémon jest tutaj ukryty? Nie ma. Dobra, szukamy zaginionej owieczki, która uciekła z tamtej zagrody z przodu. Chodź, zobaczymy tą zagrodę. Idę, biegnę za tobą. Jest Diglecik jeden, zobacz! Bez przemiany, widzisz? Diglecik! O nie, jakie włoski ma kozacki! Zarąbisty, Diglett jest cute. Okej, okay. Złapmy też tę owieczkę. Ale że ona tu narobiła? Pamiętajcie, że trzeba sprzątać po sobie, moje drogie. Stary, jest coś, patrz! Odbite kopytka, ślady, widzisz? Widzę. Patrz, kolejne! To albo kopyta, albo wiesz, odpady. Albo odchody. Odchody, no, to mi tak wydaje. Jedno z dwóch. Prawo, lewo. Wow! Gajardos! O, byczku, jest Magikarp. Nie ma Magikarpa jeszcze chyba. A tam Tangela siedzi ukryta. Czyli stary, trzeba się wrócić. Nie w tym kierunku poszliśmy, no. Ale mamy za to super zdobycz, gość takiego smoka. Ile potrzebujemy Pokemonów jeszcze? 2, 4, 5 Pokemonów jeszcze. Tu coś jest, patrz, to jest chyba Pokemon, ale pierwszy raz takie widzę. Bardziej jak jakiś totem wygląda, ale no nie wiem. Gdzie masz Pokemona? Patrz. Tak! Nie znam go, ale to jest taki jakby... Ala totem? Nie, ala lemur, coś takiego. Widzowie, patrz, napiszcie co to jest za Pokemon i oznaczcie minuty, bo ja nie wiem, ma ogonek, wygląda jak lemur. Hop! Łeb jak chomik. Łeb jak pocisk. Stoj! Dobra, udało mi się jakimś cudem. A! Serio? Tak. Dobra. Dobra, dawaj. Uwaga. Jest. Jest i ukryta koza górska. Co to jest? Owca. Siema. Mamy ją. Trzeba ją.
Jest, znaleźliśmy ją, to trzeba też złapać. I idziemy, stary, odnieść questa do tego ziomka, bo on za nią z pewnością tęsknił. Mi się wydaje, że wiesz, taka owca też kosztuje trochę, nie? No może coś nam sypnie jakąś monetą. No, przydałoby się jakiegoś ultrabala. Wow, taki jest zameczek do podbicia. Z pewnością, jak oddamy questa, to nam się otworzy. 4 pokemony wciąż nie są odnalezione. Także musimy cały czas szukać, rozglądać się, szaku. Hop, skok przez płot, 360, cyk. O gość, ja schudę na tej wyprawie. Już wiem, po co mnie wziąłeś. Żebyś troszeczkę się poruszał, że kabana się. Okej, okay, widzowie, oddajemy farmerowi owieczkę i... To chyba tyle. Okej, okay, nic nie powiedział. Do domu puści. Nie powiedział nic, że sztosik kabanosik czy coś? Nic. Byś podziękował chociażby. Ale ham, nawet nie był zadowolony. Stary, nastała już noc. Ciemno. Ucho wszędzie. Się boję teraz tam wchodzić. Co to będzie, co to będzie? Dobra, czy są drzwi otwarte? Łapię za klamkę, uwaga. Jest! Ej! Wbiłem do chaty! Dobra, jestem! Wow, jakiś lewitujący wózek tu jest. Czyli jest rozumiem, Pokemon że... Pierwszy. Defran, Pokemon! Mamy go! Anon! Czy jakoś tak, patrz! Co? Kolejny Pokemon? Nie, ja to muszę zebrać. Okej. Okay. Ale z tego co wiem, taki Pokemon też jest generalnie, ale no okej. Okay. Dobra. A tu już jakaś jest inna, wiesz co? Jakby inny sezon Pokemonów, te nowsze. Są jakieś anony czy coś takiego. Złapałem. Jak ty żeś tam wlazł? Znalazłeś? Mam kolejnego. Jest kolejna część, taki okay. sam. Okej, idę dołem. I też mam kolejnego. Trzy nice. Części zdobyliśmy już, tak? Jeszcze jedna pewnie część. Nie tu mamy... jest kolejny. Jej, siema gościu. I tu jest nie chyba kolejny. Nie galerzy, musimy po tych taboretach skakać. Dobra, dawaj nie, stary. No. Hop! Nie, hop. Nie wierzę, że tak trzeba to zrobić. Ale że szaku jest taki mocny, że też ja też spadłem. Dobra, nic się nie odzywam. O, jestem! No jestem. I pięknie, dobra, nie muszę skakać. Okej. Okay. I co dalej? No złeś teraz tam, to idziemy dalej. Dobra, szaku, wychodzimy z tej chaty, bo jednak tutaj za długo nie zabawimy. Trzeba sprawdzić. O! Coś nam się otworzyło. Explosion w grocie. Gdzie jest grota? Ej, w ogóle Farel, widziałeś to? Są co? Posążki, Magikarpy. Nie, nie widziałem tego. Ale nie, chłopy no, z takim szefem totalnym, który to tworzył? No. Szanuję. Dobra, stary, otworzyły nam się drzwi do groty. I teraz tutaj z pewnością będą jakieś pokemony kamienne. Onyx! Łap go! Jest, Diglety! Diglety to są gdzie? Jest tutaj jeden diglecik. Diktrio, tak. Ale Onyx jest kozacki. Tak, fajnie zrobiony. Zarąbista sprawa. Chodzę na niego. Ja też chcę pojeździć na Onyxie. Zawsze chciałem mieć Onyxa. Jak Brock. Co to jest za pokemon? Mam go. I Harchi, nie wiem co to jest, ale wygląda zarąbiście. To jest chyba ten legendarny Pokémon, którego musieliśmy złapać, aby nam się otworzyła brama, co? Chyba tak, ale brakuje nam tak czy tak jeszcze jednego Pokémona. Nie możemy go opuścić, nie możemy być tak słabymi trenerami Pokémon, dawaj. Już na tej arenie będzie. Dokładnie, tam może być ostatni Pokémon, lecimy na arenę. Dobra, szaku, sprawdźmy czy drzwi są otwarte na naszą arenę. Tego co widzę to zamknięte, ale może możemy przejść. Ale sprawdźmy to. Nie. Dobra, szaku, w centrum muszę uleczyć swoje pokemony. Uleczyłem. Dobra, okay. Ale z pokemony uleczony. I czy mi się otworzyła teraz arena? Tak jest, szaku, drzwi są otwarte. Dawaj. Wow. Okay. Oby. Wow, Charizard. Zobacz. Będzie walczył z Onyxem. Uwaga. Podpalił go. Co jest? Podpalił go. A ty co zrobi? Kamieniami go rzuca. A ten go kamieniami, no. Czekaj, jak to wygra! Obstawiam, Charizard! Charizard, mi się wydaje, że Onyx, bo on jest kamienny, mu raczej ten ogień nic nie zrobi. To jest Charizard, wierzę w ciebie. No dawaj, czy to już po walce, łapię go! Nie, chyba tak nie działa! Charizard, wracaj do Pokebola! Czekaj, mogę sobie ścisnąć? Nie, chyba nie! Ej, ale ta walka była przekozacka, a Onyxa? Też nie mogę złapać. Generalnie, szaku, jestem z nas dumny, jesteśmy przekozackimi trenerami Pokémon. Udało nam się zebrać wszystkie! 23 albo 25! Nie potrafię liczyć dalej. Więc, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, szaku, złaź z mojego Charizarda. Wbijajcie na kanał Szaka, do którego link znajdziecie w opisie. Ciszcie łapek i nagrywamy kolejny odcinek. Trzymajcie się! Cześć!